Sepi to powieść zielonogórska, jak właściwie większość rzeczy, które ostatnio robiłem. I jest to powieść graficzna, czyli opowiadamy tutaj wyłącznie rysunkiem. Nie pada żadne słowo, nie ma też komiksowych dymków. Sama historia jest zaczerpnięta z pewnego wycinka zielonogórskiej historii, czyli konkretnie z roku 45. Z tym, że nie ilustruję tutaj historii bezpośrednio. Nie jest to rekonstrukcja wydarzeń. Raczej ten moment naszych dziejów posłużył mi tutaj jako inspiracja do opowieści poprzez symbole, poprzez fantastykę. Także czytelnik zielonogórski lub znający nasze miasto odnajdzie tutaj sporo i podtekstów, i rzeczy ukrytych w samych rysunkach, i także bardzo konkretny kontekst. Natomiast dla widza spoza Zielonej Góry będzie to opowieść wyłącznie fantastyczna. Na promocję książki zapraszam jutro, czyli 10 grudnia o godzinie 17 w Muzeum Ziemi Lubuskiej.